Jeszcze szpaki nie dojrzały. Cześć Wam, witam Was cieplutko w kolejnej części obchodów po ogrodzie. U mnie piękne słońce, skóra zjarana, bo robiłam na świeżym powietrzu. Kolejne irysy się otwierają. No i podlewanie. Nie mam czasu na plewienie, bo podlewam. Przed chwilą żeśmy autka szorowali. Kto chce, to zapraszam. Bo u nas po rzepaku to takie żółte auta, że szok. Także trzeba było wyszorować autę. Zobaczcie, tutaj kolejny śliczny irysek. Irysy potrafią być piękne. Tu nam pokazały się orliki wspaniałe. Kolor biały. No i przyszedł czas. To jest moje Ensete ventricosum. Largę set, jak dobrze wymawiam, tak mam przynajmniej zapisane. On jest z nasionka. Muszę mu poszukać miejsca, gdzie go wysadzić. Już jest zahartowany na słoneczku, bo wychodzą mu już korzenie. Także będziemy go sadzić. Ładnie podrósł. Tutaj widzę kolejny listek, szykuje. Temperatura jednak robi swoje. Słowik przypomniał sobie, że trzeba śpiewać. Tutaj mamy wsadzoną tą, co mi kwitła, dziwidło, Riviera. Nic, wyciągałam bulwę, jest zdrowiutka, nic nie rośnie, mały kiełek. A tutaj ślicznie ta młodsza, ładnie już listki wypuściła, listka. No i tutaj mam już młodziaki. Zaglądam, tu nie widzę. Zaczyna się pokaz liliowców niedługo. No. O. Już są pączki w liliowcach. Jeszcze nie mam pokaźnej kolekcji. Prawie 200, ale nie ma już miejsca na nowe. Sporo mam też z nasion. Tutaj piękny irys się też szykuje. Taki ten granat mocny. Tutaj trzmiel, o, uciekł. Trzmiel zapyla. Irysy holenderskie. To są cebule. Nie wykopujemy. Nie są drogie, więc warto kupić. Holenderskie. Później wczesną wiosną kwitną jeszcze irysy żyłkowe. Też cebulowe. Tutaj prezent dostałam od naszego prałata. Wie, że lubię kwiatki, to coś ma na zbyciu, to po mnie woła. Idę i szukam, co nam tam zakwitło jeszcze. Jak skończę film, to na pewno mi się pojawi. No tutaj to co? Irysy się rozwijają. Tutaj krzewuszka. Piwo nie musimy podwiązać. No i zapowiadają na drugi tydzień po 29 stopni, także deszcz by się przydał, bo naprawdę jest sucho. O, już wiem co się rozkwitło, bodziszek kolejny. Tutaj wąż rozłożony, woda się cały czas leje na rabatkę. Naparstnica widzę tam. Zobaczcie jak to ślicznie te wyglądają, prezentują się wielosił. Tutaj zaczyna szykować nam się haber wielkokwiatowy. Kolor żółty, takie duże, ładne główki ma. Łubiny, samosiejki też. U mnie to po prostu ogród się tworzy sam. Gdzie się wysieje, tam rośnie. Tutaj tych wielosiłów ja nie siałam. Był tylko jeden biały, niebieskie same skądś się pojawił, znaczy skądś. Na innej rabacie są, ale się przeniosły. Rodgestia jeszcze troszeczkę i nam zakwitnie.
Dzisiaj też żeśmy lali jej wody, bo ona lubi dużo wody. Tutaj taki kolor będzie jasny róż, tam będzie biała. Zobaczcie z moimi języczkami, co się dzieje, ale już granulek nie sypię, bo mam jeże. Muszę piwo kupić, specjalnie jakieś najtańsze postawić i niech się tam gromadzą. Wieczorami chodzę, zbieram ślimaki, ale to bez porównania, kurde, z tą plagą. Za domem jest rzeka, teren mamy taki wilgotny. Kukułka kuka. Już podrzuciła, już widzę młode kukułki, już podrzuciła komuś kukułeczki. Tutaj kolejny bodziszek się nam rozwinął. O, jest bandyta. I zaczną podjadać mi liliowce. Zbieram po półtora wiaderka na wieczór. A te nagie to likwiduję od razu. Ustawiam kolor. Jeszcze ciemniejszy. Jeszcze. Nawet nie, jeszcze nie. Nie mam oryginalnego koloru. Nie mogę uchwycić taki bardzo ciemny niebieski kolor. Zmienia mi aparat. Szukam, co tutaj jeszcze nam zakwitło. Naparstnica. Dzisiaj obchodu jeszcze nie robiłam po ogrodzie, także nie wiem. Tutaj hosty. Tutaj mamy hosty samosiejki. Tutaj zobaczcie, ile nam się właśnie zasiało tego wielosiłu. Tu mamy kolor biały. Plaga tego, muszę to ładnie przerzadzić. Tutaj mamy hosty z tych większych. Tutaj mamy największą hostę, ale niestety zjadła ją nornica od spodu i odbija. Muszę tam ją porządnie ubić, bo wisiała w powietrzu. Tutaj takie ma garbowane. Odmian nie znam host, także nie pytajcie. Tam gdzie niegdzie mam zapisane, tą chyba mam zapisaną. Ona jest taka na chudej, wysoko na nóżce. To jest owsik, trawka. Tutaj dopiero zacznie się kolorami sypać, ponieważ są tu liliowce. Tu mam też liliowce, też są z nasion. Sprowadzane z Kanady. No i zobaczcie, podziurkowane moje biedne języczki, ale to jak kupujecie języczki, macie ślimaki, to powinniście od razu być przygotowani, że będą zjedzone. Tutaj mamy hosty z tych mniejszych. Również paprocie koło nich. Też już się ładnie tutaj zagęściło. I żurawki są. Tu biała hosta męczy się biedna. Tu mamy języcznik. Dobra. Idziemy poszukać innego miejsca. W poprzednich filmikach pokazywałam złocie arktyczny biały. Tu mamy taki fiolecik ciemny. Sasameczki przekwitają. Słyszycie, jak buczy. O, malutki czmiel. Młodziak. Ale podjada. Tylko jakiś taki strasznie głośny jest. Nie umie być cicho. No i mój bas jak podrasta. W końcu rosną. Tutaj pierwiosnki. Zobaczcie, jakie mają łodygi wielkie. I będą wytwarzać nasiona. No już się coś tam wytwarza. Tu też nam zarosło, porozrastały, porozkładały się kwiaty. Powojnik się, jakoś się dostaniemy. Powojnik się rozwinął, też śliczny. Bardzo długo mi tutaj cierpiał, aż w końcu się zadomowił. Tutaj mamy klon. No i czekamy teraz na lilijki. Dobra, krótki spacer. Ale komary jęczą mi nad uszami. A i przyszły nowinki, ale jeszcze dokładnie nie pamiętam nazw.
i dwie nowinki przyszły mi. Dziękuję, Piotruś, jedną od ciebie. Łaciatę. Drugą muszę znaleźć. Też młodziak. Dopiero zaczyna nabierać kolorów. Tu mam ksantosomę i tam jest również ksantosoma, ale odmian wam nie podam. No i te w końcu muszę wysadzić. Tu muszę sobie posprzątać i tu wyjdą kaladium. Chyba, że wiecie co, może tak będę je hodować. Pięknie rosną w wodzie. Tutaj jakąś chyba tą sadziłam. Kalokazję. Bo jest co inne. No i się wysypało. Gdzie się sypiesz? Bo jest co innego. Dobra, zabieram się za wysadzanie. Muszę zrobić sobie tu porządek. No tu były zabierane hortensje, a wsadziłam sobie liliowce również z nasion. Nie wiem, jakie będą kolory, nie pamiętam, bo tam były siane mieszanki. Pink bardzo długo stała. Mówię, nic z niej nie będzie. W końcu zaczyna ruszać. Tu była jeszcze jedna. Bulwa ładna, duża. No, no to miłego wieczoru wam życzę. Znowu długi film. No a tutaj mamy jeszcze bez południa. Nic nie puszcza. Jedynie na dole widzę tutaj. No i maków pełno. Trzeba to wyplewić. Dobra, pa, pa. Miłego wieczoru.